No i drodzy Państwo, witamy w naszym kolejnym odcinku. W tle zielone pomidory, ale niebawem będą zapewne czerwone. Jesteśmy na jednej z opolskich działek u pana Marcina, ale jesteśmy z naszym gościem, z którym dzisiaj właśnie porozmawiamy niekoniecznie o pomidorach, ale o samej działkowej glebie. A ponieważ ekspertem jest profesor Grzegorz Kusza z Uniwersytetu Opolskiego, witam panie profesorze, no to chciałem zapytać, czy te zielone pomidory, że tak powiem, rosną na dobrej glebie i że będzie z nich fantastyczny owoc, bo już jeśli chodzi o samą kiść i zawiązkę, to chyba już jest dobrze. Czy to znaczy, że, a działkowcy podobno wiedzą wszystko o glebach, ale czy my możemy porozmawiać chwilę dzisiaj właśnie o tym, co się dzieje w tej chwili na ogródkach działkowych i na działkach, panie Grzegorzu? Oczywiście. Tutaj trzeba powiedzieć tak na pierwszy rzut, jak gdyby, że nasi działkowcy są najlepszymi ekologami. Oni najlepiej potrafią uprawiać glebę, nie tylko z punktu widzenia jakiegoś teoretycznego, ale z punktu widzenia praktycznego. Ta wieloletnia praktyka na działkach pokazuje, co uprawiać na danej działce. Czy właśnie takie piękne pomidory, czy może bardziej cebulę, czy marchewkę, czy jakieś inne warzywa, czy owoce same. Dlatego też działki rządzą się takimi prawami typowo ekologicznymi. W związku z powyższym, każdy działkowiec zastanawia się, co zrobić, żeby ta gleba była dobra. A gleba jest takim czynnikiem przyrodniczym, który jest bardzo wdzięczny. Jak będziemy dbać o glebę, to będziemy mieli tą glebę jako przyjaciela naszego w uprawie. Ale łatwa opolska gleba nie jest. O tym będziemy jeszcze też rozmawiać ogólnie. Dlatego chciałem pana właśnie zapytać o to, na co należy w sposób szczególny zwracać uwagę, kiedy dostajemy takie piękne miejsce, działkę i dbamy o nią. No, pierwszą rzeczą, którą musimy przygotować się do uprawy roślin na takiej działce, to jest prawidłowe przygotowanie od praktycznie wczesnej wiosny do późnej jesieni, na początku zimy nawet. Mhm. I każdy etap tego okresu wegetacyjnego powoduje, wymusza na naszych działkowcach pewne czynności. Zaczynamy od tego, żeby tą glebę przekopać, żeby tą część oczywiście, gdzie będziemy wysiewali rośliny, czy wprowadzali już siewki roślin. I wtedy musimy tak ją przygotować, żeby ona była najlepsza z punktu widzenia odżywiania się tych roślin, które tu zastają. Czyli muszą mieć, dobrze jest makro, mikroelementy. Dobrze jest, żeby miała dużą zawartość węgla organicznego, bardzo ważnego komponentu z punktu widzenia właściwości chemicznej gleby. No i jedna z najważniejszych rzeczy to jest to, żeby tę wodę utrzymać, która będzie dostarczana przez naszych działkowców, czy w postaci takiego podlewania, czy naturalnie w postaci opadów atmosferycznych, bo woda jest jednym z najważniejszych elementów, które musi być. I ta gleba, jak się ją dobrze przygotuje, no to, te elementy, które wcześniej wskazałem, będą one dostępne do roślin i będą, tak jak tutaj na tej działce, bardzo ładnie rośliny sobie rosły. No właśnie, czy obowiązują na działkach, jak to dawniej mówiono, trójpolówki, czy powinniśmy trzymać się jakichś określonych zasad? Oczywiście są poradniki, oczywiście są książki, właściwie dzisiaj kompendium wiedzy w internecie na temat tego, co jest na działkach, zwłaszcza w naszej strefie geograficznej, jest ogromne. Na co zatem zwracać taką szczególną uwagę? No i czy musimy myśleć też przede wszystkim też i o chemii w dużym stopniu, żeby mieć większe pomidorki, czy też o tej chemii, bo powinniśmy myśleć nieco inny sposób, żeby ona nam nie przeszkadzała, a pomagała? No pierwszą rzeczą, którą powinniśmy podejść do tego, to powinniśmy sobie zadać pytanie, co na tej glebie chcemy uprawiać. Czy chcemy uprawiać rośliny, które mają piękne kwiaty i nie będziemy ich konsumować, spożywać? Czy chcemy uprawiać, tak jak tutaj w tym przypadku, w tej części tutaj, tej działki, warzywa czy rośliny, które dają nam owoce i warzywa? I jeżeli chcemy tak zwane rośliny użytkowe tutaj uprawiać, no to powinniśmy doprowadzić do tego, żeby było jak najmniej zawartości szkodliwych substancji. Czyli starajmy się, żeby tych nawozów mineralnych było jak najmniej. Starajmy się, żeby jak najwięcej było nawozów organicznych. Bardzo fajnym elementem jest kompostowanie gleby,
tych resztek roślinnych, które występują. No tu Państwu teraz właśnie to pokazujemy na obrazku, tak, bo tutaj na tej działce tak. Te trzy kompostowniki są niezwykłe. Są bardzo właśnie takie pokazujące, jak pełen taki obiekt tutaj tworzenia się kompostu powstaje i to można bardzo fajnie sobie wykorzystać. Trzeba pamiętać, że przy tych kompostownikach możemy wykorzystywać praktycznie wszystkie resztki organiczne, które powstają na terenie ogrodu, czy chwasty, które wyrywamy, czy resztki trochę trawy, czy gałęzie, które sobie zrąbkujemy z drzew owocowych, które powstają, to wszystko stworzy za jakiś czas bardzo dobry materiał organiczny, który możemy sobie wykorzystywać. Jeżeli podajemy tutaj jakiś nawóz mineralny na trawę, bo przeważnie wszyscy sobie trochę dają, no to ten nawóz z tymi resztkami trawy, które zostaje przekompostowane, oczywiście nie sama trawa, bo zgnije nam, ale właśnie ze zrębkami, z innymi tutaj elementami roślinnymi, które tu wprowadzamy, da nam już nawóz naturalny, nie trzeba go wprowadzać dodatkowego. To na koniec tego naszego działkowego spotkania zapytam. Trzeba mieć, tak jak we wszystkim chyba, dużą dozę cierpliwości, ale też zwracać uwagę na to, że przecież co roku ta wegetacja roślin, później ich dojrzewanie i to, co na końcu już będziemy mieli jako już ten owoc, czy tę roślinę, ma swoją specyfikę. Za każdym razem jest nieco inne i warto byłoby jednak powiedzieć sobie, nie śpieszmy się, prawda, też i w tej kwestii, bo jednak co roku ta aura nam daje nieco inaczej do myślenia i do użytkowania tego, co jest na działce. Ja myślę, że każdy dobry, rozsądny działkowiec ma bardzo dużo pokory w stosunku do środowiska przyrodniczego, do tego, co się tu uprawia. No i warunków klimatycznych, które występują. Wiadomo, że się zmienia się troszeczkę klimat. Mamy bardzo różne zjawiska pogodowe, w tym bardzo nawalne opady atmosferyczne. Bardzo często susza występuje. No i musimy mieć to pokorę. Dlatego też uprawa powinna być dostosowana do tego, jakie są warunki glebowe. Tak nas może jeszcze na koniec. Znajdujemy się w centralnej części miasta Opola, gdzie gleby, które tu są, to są gleby w typie rędzin szkieletowych, inicjalnych, gdzie występuje 20, 30, 40 maksymalnie centymetrów tego poziomu próchnicznego, tego ciemnego, które tu widzimy, a pod spodem jest skała węglanowa zasadowa. Ona jest bardzo charakterystyczna dla tych terenów. Z jednej strony bardzo potrzebna i bardzo dobra, ale z drugiej strony też ogranicza możliwości uprawy pewnych roślin, no, które by tutaj na tej glebie nie rosły. I to jest, proszę Państwa, wejście do kolejnego tematu naszego spotkania z panem profesorem Grzegorzem Kuszą już za 2 tygodnie. Mówić będziemy o tym właśnie, jakie gleby nam towarzyszą, nie tylko te na działkach, ale te w Opolu, w okolicach naszego miasta, czy też w naszym województwie. Tak naprawdę po czym chodzimy? To będzie temat naszej dyskusji. Profesor Grzegorz Kuchrza, naszym gościem, dziękuję bardzo serdecznie. No a my czekamy na to, żeby te zielone pomidorki, proszę Państwa, stały się na działce pana Marcina również i czerwone.